Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj gościem OX.pl jest pan Tadeusz Stoszek. Zgadza się na pewno. Witam pana, panie Jacku, witam państwa bardzo serdecznie. Tak, męski krąg. Zacznę od tego hasła, bo ono towarzyszy panu od kilku miesięcy, jeżeli nie dłużej. Co to jest za twór? Co tam robicie? Towarzyszy nam już ponad rok w Cieszynie. I pracujemy, staramy się, pracujemy. Jest to grupa mężczyzn, jest to krąg, jest to grupa stworzona dla mężczyzn, którzy postanowili zacząć sobie odrobinę pomagać. Jest to miejsce, w którym w sposób niedyrektywny, czyli taki nienarzucony w żaden sposób, staramy się pracować, rozmawiać, o, właściwie rozmawiać. Bo krąg to rozmowa, to głęboka rozmowa w bezpiecznym miejscu, w bezpiecznej, stworzonej przeze mnie strefie, w której siadamy w kręgu i rozmawiamy o tym, co nas boli, z czego jesteśmy dumni, czym chcemy się podzielić. Każdy z nas pokazuje swoją historię w absolutnym zaufaniu i miejscu, w którym możemy się otworzyć. Czyli grupa mężczyzn spotyka się. Mówicie o problemach, które są w życiu. Na przykład to są takie problemy błahe jak silnik, czy takie jak zdrady, uzależnienia i stres w pracy. Na pewno te problemy się pojawiają, ale nie zawsze problemami człowiek żyje. Bardzo chętnie dzielimy się również tym, co nam się udaje, co nam wychodzi, ponieważ ta dobra energia jest przekazywana przez słowo. Słowo daje moc, słowo jest silne i jest wspierające. I gdy facet siedzi i słyszy, że było źle, a wychodzi się na prostą. Gdy facet słyszy, że inni również mają problemy, wtedy zaczyna budować w sobie jakąś moc, żeby wstać i otrząsnąć się z tych problemów. Problem to nie jest rzecz, która ciągnie się z nami nieskończoność. Jasne, pojawiają się tematy trudnego dzieciństwa, trudnych relacji, zamknięcia na swoje emocje, trudności dnia codziennego. Jasne, to się zdarza, ale rozmawiamy również o tym, co daje nam energię, tak? O tym, że dzień wcześniej dobrze bawiliśmy się ze swoim dzieckiem, że bardzo dobrze spędziliśmy popołudnie, wieczór, a może czasem i noc ze swoją żoną. I to buduje wspólnotę, to buduje obraz mężczyzny, który ma się raz lepiej, raz gorzej, ale idzie do przodu. Męski krąg to miejsce, w którym facet może zrzucić swoją zbroję. Zbroję twardziela, który na co dzień walczy, walczy i walczy i walczy. My nauczyliśmy się walczyć od początku swojego urodzenia. Mężczyźni są nastawieni na walkę, na bój, tak? Idziemy do szkoły, walczymy o oceny. Potem walczymy o stanowisko w pracy, potem walczymy o utrzymanie. I mam wrażenie, że mężczyźni powoli zaczynają się męczyć tym, że ciągle walczą. I też statystyki samobójstw mówią o czymś. To O znaczy, tak. że w tej walce sobie często nie odnosimy takiego sukcesu, jakbyśmy chcieli, albo jak chcieliby inni. Oj tak, ostatnio przerażającą statystykę przeczytałem, gdzie na 15 samobójstw miesięcznie, mówię o w Polsce, o 15 osobach, która popełnia samobójstwo, 12 to mężczyzna. 12 osób to mężczyzna i to jest przerażające, że po prostu przestaliśmy sobie radzić. A jak jest z zaufaniem w takiej grupie? Bo wiadomo, że spotykamy też swojego znajomego i to jest mniej lub bardziej bliski znajomy. Przez to, że wy jakoś tak spotykacie się w dobrej atmosferze, to zaufanie się też samo buduje, czy jak to wygląda? Na pewno jak każda grupa, mamy swoje zasady i podstawową zasadą jest zasada zaufania, że to, co się prezentuje, mówi, pokazuje,
w kręgu, w tym kręgu zostaje. Mhm. Czasem się śmiejemy, że przyjęliśmy zasadę amerykańską Las Vegas, że to, co w Las Vegas, zostaje w Las Vegas. To, co na kręgu, zostaje na kręgu. Tak? I to pozwala po prostu się otworzyć, tak? Powiedzieć. Tak? Być może na początku przed obcym mężczyzną, ale gdy spotykamy się po raz 10, 11, a mam już takich, gdzie ponad rok ze mną się spotykają, wtedy to zaufanie się buduje. A z drugiej strony, na pewno pan też miał taką sytuację, jadąc pociągiem, siadając naprzeciwko zupełnie sobie obcego człowieka. W pewnym momencie orientuje się pan, że mówi mu pan, przekazuje pan coś, czego w życiu by pan innej osobie nie powiedział. Tak? Więc ta obcość nawet czasem daje takie poczucie bezpieczeństwa, takiego luzu, że można powiedzieć drugiemu człowiekowi, a on to przyjmie. Nie Tak, oceni. Tak, właśnie to nieocenianie też jest istotne, tak mi się wydaje. I oprócz tego luzu, to znaczy tej atmosfery jednak wzajemnego wysłuchania, bo to ma też jakiś sens terapeutyczny i przynosi po prostu ulgę, jeżeli słyszymy coś podobnego, podobne doświadczenie z ust kogoś innego, to też mi się wydaje, że no, pojawiają się takie trudności, bo bazujecie na sprawach, tak jak pan powiedział, czasami pozytywnych, ale czasami trudnych, a trudności wymagają pracy. No i tutaj zaczynają się pewnie schody, czy nie? Z tym kręgiem jest trochę jak z bieganiem. Bardzo często wszyscy mówią, że muszę schudnąć, muszę zacząć biegać. Tak? I z taką pracą nad sobą jest tak jak z tym bieganiem, że ci faceci, którzy przychodzą do mnie, to są ci, którzy zrobili krok i zaczynają biegać. Zrobili krok, przyszli i zaczynają pracować. Oni są krok dalej od tych, którzy mówią, jest mi źle, ale nie wiem, co dalej. Tak? Jest mi źle, może bym zaczął nad sobą pracować, no ale być może jutro. To są ci faceci, którzy postanowili po prostu zrobić ten krok, usiąść i zacząć rozmawiać, zacząć zastanawiać się, zacząć pracować. Czyli też skupiacie się na rozwiązaniu, skoro jest praca, nie tylko rozmowa, tak? Czyli rozwiązanie się pojawia jakieś. Ono czasem wynika z doświadczeń innych osób. Na kręgu rozmawiamy przez perspektywę ja. Staramy się sobie nie radzić. Na zasadzie, słuchaj stary, ja to już przerabiałem, ja wiem co zrobić i Na tak twoim dalej. miejscu zrobiłbym tak. Tak, tego nie ma. To nie jest miejsce, w którym zaczynamy pokazywać, kto sobie lepiej poradził z jakimś problemem, tylko mówimy tak. Miałem podobnie, zrobiłem to i to, poczułem się lepiej, być może gorzej, bo tak naprawdę i doły, i górki, i dolinki, i te fale są w naszym życiu zawsze. Są okresy, w których idzie nam lepiej, są takie okresy, w których jest nam gorzej. Ale gdy pracujemy, idziemy do przodu, te złe okresy zawsze się kończą w którymś momencie. Tak, i terapeuta jest po to, żeby pokazać nam czasami pewne źródła, które no, są później wypadkową naszych trudności, nazwijmy to tak. Dobrze, a to na chwilę zmienię temat. Dobrze. Co pan robił w klubie karate wcześniej? No, byłem, prowadziłem, jestem instruktorem karate. Trochę na emeryturze, trochę ze względów zdrowotnych, trochę pandemia spowodowała, że podjąłem męską decyzję i na razie karatekę zawiesiłem na kołek, ale to nie znaczy, że nie czerpię z tych moich doświadczeń w pracy terapeutycznej, w pracy z ludźmi. Uwielbiam uważność, uwielbiam mindfulness, uwielbiam medytację. A sztuki walki i Daleki Wschód dały mi bazę do tego, żeby się zatrzymać, żeby koncentrować się, żeby być bliżej siebie. Okej. Okay. To skoro pan wspomniał o tych takich własnych doświadczeń, z których pan czerpie, to na chwilę wrócę do trudności i proszę o taką wskazówkę, jak pan sobie radzi z trudnościami, które się na pewno też pojawiały w pana życiu. Czy ma pan jakąś złotą radę?
chyba nie ma złotej rady. Jak każdy człowiek, miałem trudniejsze okresy w życiu, od zawodowych przez absolutnie prywatne, od kłopotów i problemów z pracą po śmierć najbliższych. Tak jak każdy, raz radziłem sobie lepiej, raz gorzej. Natomiast na pewno to, co pomaga, to środowisko, to otoczenie. Jeżeli jest wspierające, nawet jeżeli człowiek traci siłę gdzieś tam w środku, a pojawiają się osoby, które wspierają i wierzą, wtedy jest lepiej. Wtedy człowiek odbudowuje siebie. I to jest ważne i istotne. Jeżeli wstaję rano, nawet jeżeli jest naprawdę źle, to sobie mogę powiedzieć, przeżyję, przetrwam ten dzień. Kładę się ze świadomością, że udało mi się, przeżyłem ten dzień. Wchodzę w kolejny z kolejnym hasłem, przeżyję ten dzień. I on powoli, powoli buduje się. Zawsze sobie mogę powiedzieć, o, to był trudny tydzień, ale go przeżyłem. Mam coś w sobie, mam ten zasób, który pozwolił mi przeżyć, przepracować, poradzić sobie z jakimś problemem. I idę dalej. Każdy człowiek ma w sobie zasoby, które nawet w najtrudniejszych momentach swojego życia pozwalają mu przeżyć, przetrwać. Jeżeli do tego będziemy docierać, będziemy mieli co rozbudowywać. No, brzmi optymistycznie, że każdy ma w sobie takie zasoby, które pomagają mu przetrwać te tak, najgorsze chwile. Nawet w najbardziej trudnych, ekstremalnych sytuacjach. Jeżeli wydaje nam się, że świat się zawalił, ale trwamy, to mamy w sobie tą iskrę, która pozwala nam trwać. Uwielbiam takie patrzenie. No tak, to I'm still standing, tak? I to powoduje, że skoro jesteśmy, przetrwaliśmy, to znaczy, że nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak wielka moc tkwi w nas, jak wielkie pokłady siły mamy, żeby przezwyciężyć to. A co jest największym wyzwaniem, gdyby Pan mógł określić, jak Pan na to patrzy, co jest takim wyzwaniem tego człowieka z XXI wieku, 2023 roku? Co nas najbardziej przytłacza, z czym najbardziej musimy sobie dawać radę, z Pana perspektywy, jak to wygląda? Chyba bardzo trudne pytanie jest, bo gdy tak się zastanowić, to każdy człowiek mierzy się z innymi trudnościami, a z drugiej strony mierzymy się z bardzo podobnymi trudnościami. Czasem to, że ktoś inny ma podobne problemy i wyszedł, też może nam pomóc w tym, żeby się odbudować. Z czym sobie dalej, myślę, zmagamy się, to całe pokłosie izolacji pandemii. Szczególnie wśród młodych ludzi, których skazaliśmy na siedzenie tak jak trochę teraz przed komputerem, udowadniając im, że ten komputer w tym momencie jest dobry, a po lekcjach udowadniliśmy im, że ten komputer już nie jest dobry. Udowadniliśmy im, znaczy nie pan, nie ja, tak, ale sytuacja, że są przekaźnikiem wirusa, tak? Że są zagrożeniem. Izolowaliśmy ich, tak? Zamykaliśmy ich w domach. Tak? A teraz trochę się dziwimy, że ich reakcje są mniej adekwatne, że wolą patrzeć w ekran komputera, bo zmusiliśmy ich do tego. A starsi nie radzą sobie z tym, że nasza młodzież jest inna niż my w ich wieku. Że ich mózgi inaczej się rozwijają, ich mózgi inaczej realizują sobie te potrzeby, które my realizowaliśmy grając w piłkę, dyndając na trzepaku i tak dalej. No tak, dobrze, to ta rozmowa tak naprawdę myślę, że jest dopiero taką przestrzenią, w której moglibyśmy rozwinąć każdy wątek, ale może odeślemy Państwa do, nie wiem, Messengera na przykład, na którym można porozmawiać z Panem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Pan Tadeusz Staszek. Bardzo Panu dziękuję i życzę miłego dnia wszystkim. Do widzenia. Do widzenia.